Przyszła pora na omówienie lotów automatycznych. Żeby zaprogramować automatyczną misję, wchodzimy w opcję Flight Route. Widać tutaj już wcześniej zaprogramowaną misję, którą można sobie odtworzyć ponownie. Można ją też edytować i zmienić jej ustawienia. My zaczniemy od misję od zera, klikając tutaj plus i widać mamy opcję utworzyć nową misję lub zaimportować plik KMZ lub KML. Zaimportowanie takiego pliku sprawi, że uzyskamy na mapie figurę geometryczną, którą możemy potem zadać jako obszar, który dron ma przelecieć i zmapować. My zaczniemy od tworzenia misji od zera. Mamy do wyboru trzy szablony do latania po punktach, do mapowania obszaru płaskiego lub trójwymiarowego obiektu i do mapowania obiektów długich, takich jak drogi czy rurociągi. Zaczniemy od opcji Waypoint Route, czyli latanie po punktach. Jak widać, można punkty wyznaczać w locie, to znaczy sterujemy dronem i każemy mu zapamiętywać odpowiednie miejsca, do których doleciał i potem jak wylądujemy, możemy taką misję powtórzyć jeszcze raz. My skupimy się na stworzeniu misji od zera, podczas gdy dron jest cały czas na ziemi. Dron może być też wyłączony podczas programowania tej misji. Za pomocą tych dwóch strzałek możemy schować sobie opcje ustawień, które później nam się przydadzą. A teraz mamy tutaj widok mapy. Widzimy, gdzie znajduje się home point, czyli nasz dron. I mamy informację, że nasza aparatura sterująca znajduje się tutaj. To jest poprzednia lokalizacja, jaką ten pilot zapamiętał, jak był jeszcze pod gołym niebem. To był lot kilka dni temu. Ta pozycja, którą teraz widzimy, ona jest tak jakby urojona, ponieważ to urządzenie w tej chwili nie ma dostępu do sygnału satelitarnego. Mamy nad sobą dwa piętra w budynku, więc nie przejmuję się tą pozycją, a ja sobie przejadę na mapie, jeszcze włączę tutaj widok satelitarny, żeby się lepiej orientować w przestrzeni i zaplanujemy sobie lot w okolicy naszego lądowiska, gdzieś tutaj. I żeby zacząć ustawiać punkty, czyli te tak zwane waypointy, wystarczy puknąć w ekran w miejsca, w które chcemy, żeby dron doleciał. Nie trzeba się certolić, żeby tutaj precyzyjnie to ustawiać, ponieważ w dalszych ustawieniach mamy opcję dokładnego nawet wpisania współrzędnych. Więc można to sobie przytrzymać, przesuwać do woli każdy punkt. Czyli najpierw najlepiej go zaznaczyć. Widać, że jest na niebiesko podświetlony, oznacza to, że edytujemy punkt trzeci i teraz przytrzymać czy palcem, czy długopisem z taką poduchą przyjemną i możemy sobie w ten sposób przesuwać. Jeżeli chcemy dodać kolejny punkt za czwartym, no to pukamy kolejny raz, mamy punkt piąty, a jeżeli na przykład przypomni nam się, że między drugim, trzecim punktem coś jeszcze dron powinien zrobić, to możemy skorzystać z tego plusa. Dodał nam się idealnie po środku między drugim, trzecim punktem teraz punkt trzeci, a trzeci zamienił się na czwarty i tak dalej. No i teraz ten też możemy sobie przesuwać. Widać, że wyświetlają nam się odległości pomiędzy najbliższymi punktami, czyli od punktu startowego do drugiego mamy 160 metrów i tak dalej. Niechcący dodało mi się tutaj punkt siódmy, ale to nie problem. Mogę go skasować za pomocą śmietnika, który tutaj jest, ta ikonka. Też na przykład mógłbym ze środka usunąć punkt, na przykład czwarty, klikając tutaj na śmietnik, ciach, usunięte. Więc myślę, że to bardzo proste. Ważne jest też zwrócić uwagę na takie dzióbki, które tutaj widać. Przy każdym waypointie można zobaczyć taki trójkącik, który wskazuje, jak dron będzie ustawiony, lecąc z jednego do drugiego punktu. Domyślne zawsze ustawienie mówi dronowi, żeby leciał kamerą w kierunku lotu, tak? Czyli przodem w kierunku lotu. Co widać tutaj, zawsze te dzióbki pokazują kurs
drona. W punkcie pierwszym tego nie widać, tym startowym, no bo to jest miejsce, gdzie dron rozpoczyna misję, i w punkcie ostatnim też nie jest to pokazane, bo tutaj dron będzie kończył misję, ale on doleci tutaj właśnie, będąc, znowu dodałem, to ja znowu usunę. Dron będzie leciał od czwórki do piątki na pewno pyskiem do kierunku lotu i tutaj już będzie kończył operację. Teraz nie wiemy, na jakiej wysokości dron wykona tę operację, więc żeby sprawdzić, czy będzie to wysokość taka, jak nas interesuje, rozwijamy menu za pomocą tych takich mało widocznych, jeszcze raz pokażę tutaj, strzałeczek, i menu ustawień czy opcje dla trybu waypoint składają się z takich trzech pięter. Mamy tutaj domek, czyli takie najwyższego szczebla ustawienia, gdzie nadajemy misji nazwę, wybieramy, z jakiego drona chcemy korzystać i względem czego dron mierzy wysokość. Potem tutaj to są takie globalne ustawienia dla całej misji, czyli na przykład jak ustawimy wysokość czy prędkość przelotową, to będą one obowiązywały, te wartości, na przelocie pomiędzy każdym z punktów. No i potem wchodzimy w indywidualne ustawienia każdego z waypointów, jaki tutaj na mapie mamy, czyli możemy niezależnie zmienić wysokość każdego waypointa oraz to, co dron zrobi w tym punkcie. Zaczynając od góry, możemy sobie nazwać misję test 1. Teraz wybieramy drona. Mamy tu do dyspozycji większość modeli DJI, tych z serii Enterprise. My mamy rzeczywiście Matrisa 30T, więc wybieram to. I teraz domyślne ustawienie tutaj, czyli sposób określania wysokości, jest, myślę, najbezpieczniejszy w przypadku branży dronów, czyli w sytuacji, gdzie latamy 120 metrów nad terenem. Alternatywna opcja, już tutaj widać, dostajemy ostrzeżenia, mówi o tym, że dron będzie utrzymał wysokość ASL, czyli above sea level, co jest nie do końca bezpieczne, jeżeli się znajdujesz kilkaset kilometrów od morza. Więc wrócimy sobie do ustawień wysokości mierzonej nad terenem. Dokładnie dron mierzy tą wysokość nad poziomem startu. Przechodzimy teraz do ustawień globalnych i tutaj mamy, w zależności od modelu drona, różne rzeczy tu możemy zobaczyć, ale jeżeli dron na jednym gimbalu ma kilka kamer, możemy wybrać, z której kamery dron ma zbierać dane. W tym przypadku widzimy, że jest zaznaczona kamera szerokokątna, kamera zoomem i kamera podczerwona, czyli będzie robił zdjęcia, czy materiał, jaki nagra dron, będzie nagrany przez każdą z tych trzech kamer. Zaznaczenie opcji Smart sprawi, że dron samodzielnie dostosuje opcję swojej kamery w warunkach nagrywania nocą, żeby uzyskać jak najwyraźniejszą jakość zdjęć. Safe Takeoff Altitude to jest wysokość, na jaką dron wzbije się w momencie, gdy klikniesz Start. Czyli załóżmy, że będziemy się znajdować w tym miejscu w momencie uruchomienia drona. Jak klikniemy rozpoczęcie misji, dron w tym miejscu w pionie wniesie się na tą wysokość. Ja polecam ustawiać zawsze tutaj wysokość taką, jaką mamy w punkcie pierwszym, czyli S, więc jeżeli wiesz, że w punkcie S dron będzie na wysokości 50 metrów, to tutaj też bym ustawił 50 metrów. Chodzi o to, że jeżeli po drodze mielibyśmy jakieś przeszkody terenowe, no to gdybyśmy mieli na przykład mniejszą wartość jak 20 metrów, no to dron lotem wznoszącym w ten sposób pokonywałby tą odległość od punktu startu do S. No i jest ryzyko, że musiałby korzystać z czujników optycznych, żeby wykryć przeszkodę, jeżeli latalibyśmy w obszarze zabudowanym. Po co to sprawdzać? Najlepiej, żeby dron leciał na stałej wysokości, więc ustawię tutaj 50 metrów, dlatego że punkt S potem też będzie miał 50 metrów. Ustawienie speed pozwala nam ustawić prędkość przelotową pomiędzy wszystkimi punktami. W metrach na sekundę to jest wartość. Relative altitude to jest wysokość mierzona nad miejscem startu, na której
jeżeli jesteśmy w tej zakładce, to ustawiamy automatycznie wysokość dla wszystkich punktów. Czyli ja sobie na przykład jadę na 70 metrów i teraz każdy z pięciu naszych punktów ma wysokość 70 metrów, czyli cały lot odbędzie się na tej wysokości. Along the route, tutaj mamy ustawienie pod opcją Aircraft Yaw. Yaw to jest, przypomnę, pionowa oś, czy tak jak człowiek ma kręgosłup, to jest nasza oś yaw. To jest drążek, który odpowiada za obrót drona względem osi yaw i podczas misji automatycznej my w ogóle nie musimy sterować tymi drążkami, a domyślnie dron jest właśnie skonfigurowany, że mamy tu opcję Along the route, co znaczy, tak jak tu wspominałem, że dron obraca się zawsze w kierunku lotu, tak? Jeżeli chcemy to zmienić, mamy opcję do wyboru jeszcze manual, co oznacza, że dron będzie leciał po tej zielonej trasie, tak? A my możemy w trakcie jego lotu obracać nim swobodnie na wszystkie strony. I załóżmy, że w połowie tego odcinka coś nas zainteresuje, wtedy ten pomarańczowy przycisk możemy wcisnąć, czyli pauzę, dron się zatrzyma i my nadal możemy się w tym miejscu rozglądać, a potem możemy odpauzować i dron będzie dalej kontynuował lot. Opcja Lock Your Axis sprawia, jak nazwa wskazuje, że dron nie będzie się w ogóle obracał, będzie gapił się ciągle w tym samym kierunku. Dobra. Opcja Gimbal Control wpływa na to, jak się będzie zachowywała kamera na gimbalu. Manual sprawia, że za pomocą tutaj potencjometra możemy w trakcie lotu cały czas samodzielnie ją sterować, pochylać lub podwyższać, a for each waypoint to oznacza, że będziemy mogli tutaj w dalszych ustawieniach pod tą pineską dla każdego waypointa ustawić kąt pochylenia kamery. Jeżeli chodzi o waypoint type, to tu jest cała masa opcji. One mówią o tym, jak ma dron się zachowywać, zbliżając się do kolejnego waypointu. Domyślne i najczęściej stosowane ustawienie to jest straight route aircraft stops, czyli dron leci tak jakby kanciasto, dokładnie od punktu do punktu, zatrzymuje się na nim, obraca do kolejnego i leci dalej. Mamy tu jeszcze opcje do wyboru, takie jak ścinanie zakrętów, takie wchodzenie w łuk, jak samochód na zakręcie, po prostu płynnie zakręca z przechyłem, więc można sobie poeksperymentować, sprawdzić, jak się dron zachowuje, ale ja polecam ustawiać straight route aircraft stops. To jest takie najbardziej naturalne dla drona. I ostatnie z tych ustawień, bardzo ważny parametr, upon completion, czyli co ma zrobić ze sobą dron, gdy skończy zadanie. Czyli tu mamy punkt piąty, ostatni, gdzie dron będzie kończył tą misję. No i teraz musimy powiedzieć, co ma zrobić właśnie, gdy tutaj dotrze. Domyślne zawsze ustawienie to jest return to home, czyli że będzie do nas wracał. Więc załóżmy, że dron stąd startował, tu jest jego home point, tak? No i jak w tej piątce będzie miał tą opcję ustawioną, to przyleci na stałej wysokości, taką, jaką skonfigurowaliśmy dla trybu Return to Home, i wyląduje wtedy w pionie. Więc ważne jest zapamiętać, bo często widzę, jak ludzie, jeżeli dron tutaj startuje, no to ludzie też ostatni punkt misji robią tutaj, żeby on wiedział, że tu ma wrócić do domu i potem będzie lądował, nie? To jest zupełnie niepotrzebne. Nie trzeba mu ustawiać właśnie ostatniego punktu misji gdzieś tam w pobliżu miejsca lądowania, no bo jeżeli mamy return to home, no to on z dowolnego miejsca, gdziekolwiek skończył misję, wie, że i tak ma wracać. Więc ja sobie to usunę, to będzie zbędne. Inna opcja, jakie tu mamy, to jest Exit Route Mode, czyli dron po prostu będzie tutaj wisiał i czekał, aż przejmiemy stery i ręcznie jakieś komendy mu wydamy. Land, jeżeli aktywujemy, no to w ostatnim punkcie misji odbędzie się lądowanie. Return to Start Point and Hover, to polega na tym, że dron wróci do punktu S po linii prostej i tam będzie czekał na nasze rozkazy. My sobie zostawimy Return to Home, ten najlepszy tryb moim zdaniem. Przechodzimy teraz do ustawień szczegółowych dla każdego waypointu. Można w jakiś sposób się zorientować, który punkt edytujemy teraz. Po pierwsze po tym, który na mapie ma kolor niebieski. Tu widzimy piątka, teraz czwórka i tak samo tutaj jest waypoint, ma swój numer. Jak klikam sobie na mapę, widać, że się zmienia. Można też przeskakiwać na przykład przez kilka punktów, no bo jak tutaj klikamy, no to po kolei lecimy, tak? Załóżmy, że mamy 50 punktów, to takim klikaniem się można zajechać, więc można sobie w dowolny punkt na mapie trafiać na przemian, na wyrywki, tak? I wtedy też tak możemy przeskakiwać, jest to w miarę sprawne. Znowu, bardzo ekran jest czuły, stąd tak mi się co chwilę, co smyrne długopisem dodaje kolejny punkt, więc ten śmietnik jest bardzo przydatny.
I teraz tak, mamy tutaj masę różnych ustawień, którymi możemy opisać zachowanie w każdym punkcie, ale żeby one zadziałały, zawsze trzeba odhaczyć tą opcję follow route. Czyli jeżeli chcemy zmienić prędkość dolotową do tego punktu, no musimy najpierw odhaczyć follow route, bo w przeciwnym wypadku ten punkt dziedziczy tak jakby ustawienia te globalne, które tu wcześniej podawaliśmy, nie? Czyli załóżmy, że chcemy zmienić wysokość w punkcie piątym. Pierwotnie było 70 metrów, jak wszystkie punkty mają, a ja sobie teraz zmieniam na 30, tak? I wtedy dron się zachowa tak, że po wszystkich punktach poleci na 70 metrach, ale od czwórki do piątki będzie jednostajnie wznosił się, opadał, aż osiągnie 30 metrów. Strzelmy sobie teraz palcem w punkt trzeci i odhaczmy opcję follow route. Jeżeli wybierzemy opcję defined, która nam się pojawia, możemy teraz ustawić, gdzie się ma dron patrzeć, jak chodzi o kierunki geograficzne, czyli 0 to jest północ, 180 wschód, przepraszam, południe, i trzeba sobie tak właśnie, mierząc jak róża wiatrów, czyli od północy przez wschód, południe i zachód, ustawić w stopniach kurs drona, tak? Domyślnie jak ustawimy tą opcję Define, dron nam się ustawia na północ, no i możemy tutaj na prawo lub na lewo go odchylać i widać, jak tutaj ten dzióbek zmienia swój kurs.